Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Kariery Bramkarzem, a dzisiaj czekają nas mecze z Real Madryt i z Ingolstadt. Wiadomo, Real Madryt to trudny rywal, ale wyeliminowaliśmy Barcelonę, to dlaczego mamy nie wyeliminować Realu? W drugim półfinale PSG zmierzy się z Interem. Wiadomo, Paryżanie są faworytem, ale Inter sprawił już wiele niespodzianek w obecnej edycji Ligi Mistrzów, więc dlaczego ma nie sprawić następnej? Na pewno finał będzie ciekawy, miejmy nadzieję, że my się tam znajdziemy. Pierwszy mecz z Realem gramy u siebie na Allianz Arena. Chcemy zwyciężyć, bo jednak lepiej na Santiago Bernabeu jechać z jakąś zaliczką, bo remis 0-0 mógłby nie być najlepszy. Chociaż i tak jest to niezły wynik, ale liczymy na chociażby jednobramkowe zwycięstwo. Pora zaczynać to spotkanie. I będzie rzut wolny dla Realu Madryt. Gra wznowi James Rodriguez. Jeszcze podchodzi Bale, zobaczmy. James uderza, jest blokowany przez mur. Strzał z głowy! Ale Drągowski spokojnie wyłapuje tą piłkę. Jeszcze ją przejmuje, zobaczmy. Czy wykiwa Benzemę? Tak jest, na spokojnie. Mu to wyszło. Tym razem akcja Bayernu. Ribery jest na skrzydle, rozpędza się. O to chodzi, dobra akcja, podanie do Lewandowskiego. Robert Lewandowski odgrywa do Riberiego. Ribery centruje na Müllera, a ten zdobywa bramkę. Na was mógł się chyba lepiej zachować w tej sytuacji, ale z bliska uderzał Müller, więc też miał trudną sytuację. Kostarykańczyk, zobaczmy to jeszcze raz. Ładna centra Riberiego, strzał z głowy Müllera. To jest list pola karnego, zawsze jest tam, gdzie leci piłka. Bayern prowadzi 1-0. I koniec spotkania, zwyciężamy 1-0. Świetny wynik przed rewanżem na Santiago Bernabeu. Jak widzimy, piłkarze Real Madryt są załamani tą porażką. Nie dziwię im się. Jeden strzał złapany, nota 7,0. Zobaczmy, czy są jakieś powtórki. Nie, jest tylko powtórka bramki, więc to sobie odpuścimy. No, statystyki. Mecz dość wyrównany. Obie ekipy mogły zdobyć bramkę, no ale Bayern miał skuteczniejszych zawodników, dzięki czemu wygrał. Udało się nam powstrzymać trio BBC. Zawodnikiem meczu został Thomas Müller, strzelec bramki. W pełni zasłużenie rozgrywał naprawdę dobre zawody. Jedna interwencja Drągowskiego, 3 na Wasa. Niezły występ obu bramkarzy. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Jak widzimy, ogłoszono piłkarza miesiąca. Zobaczmy, kto nim został. Seferovic z Eintrachtu Frankfurt. No, coraz dziwniejszych tych piłkarzy wybierają na zawodnika miesiąca, więc nie wiem, kogo następnego wybiorą. Aż się boję. Przesymulujmy jeden dzień i zobaczmy, jaki był wynik w drugim półfinale. Oczywiście musimy jeszcze dojść do tej Ligi Mistrzów. To niestety trochę zajmie. O, są już Mistrzostwa Świata rozpisane. Dobra, za chwilę się tym zajmiemy. Ale najpierw zobaczmy sytuację w Lidze Mistrzów. No niestety trochę laguje, ale już dobra, zaraz tam będziemy. W drugim półfinale Ligi Mistrzów PSG pokonało w pierwszym spotkaniu Inter 1-0, ale jeszcze został mecz rewanżowy. Ekipa z Mediolanu nadal ma szansę na awans do finału. Więc na razie przedstawia się tak, że bliżej finału jest Bayern i PSG. No byłby to na pewno ciekawy finał. Starcie z szejkami z Paryża, no, wielkie wyzwanie. Zobaczmy teraz grupy. Grupa A, Włochy, Grecja, Dania, Wenezuela. W grupie B znalazła się Anglia, Polska, Meksyk i Chile, więc mamy dość trudną grupę, nawet nazwałbym to obecnie grupą śmierci, bo jest bardzo wyrównana. Teraz pora przejść do grupy C, w której zagra Hiszpania, Rumunia, Australia i Urugwaj. No, Hiszpania spokojnie tutaj pewnie awansuje z Urugwajem. W grupie D zagra Brazylia, Turcja, Austria i Indie. No, na pożarcie skazane są Indie. W grupie E zagra Francja, Słowenia, Irlandia i Wybrzeże Kości Słoniowej. I pora przejść do następnej grupy, grupy F. Tam zagrają Niemcy, Norwegia, Stany Zjednoczone i Egipt. No, słaba grupa, nie oszukujmy się. W grupie G zagra Portugalia, czyli mistrz Europy, Walia, Chiny i Kamerun. No tutaj drużyny z Europy są faworytami do wyjścia. A w grupie H znalazła się Argentyna, Holandia, Bułgaria i RPA. Tutaj łatwo wskazać faworytów. No i to już wszystko. No szczerze, mamy bardzo trudną grupę. Mogliśmy dużo łatwiej wylosować, bo mogliśmy mieć takie Indie w grupie, a mamy naprawdę
niełatwe wyzwanie. 21 czerwca zagramy z Chile, 26 czerwca z Meksykiem, a grupę kończymy 1 lipca spotkaniem z Anglią, więc nie będzie to łatwe zakończenie. Jeszcze możemy sobie zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja. W Bundeslidze no obecnie jesteśmy liderem, no ale mamy tylko jedną bramkę tak naprawdę przewagi nad Hoffenheim. A niestety nasze zwycięstwa są dość niskie, więc pod tym względem nie odskakujemy naszym rywalom, a oni nas niestety gonią cały czas. I boję się, że mogą nas po tej kolejce przegonić. Oby tak nie było. A teraz już pora zaczynać spotkanie z Ingolstadt. Gramy na wyjeździe. Jest to słaby rywal. Musimy tutaj zdobyć 3 punkty, jeśli chcemy wygrać Mistrzostwo Niemiec. No bo wiadomo, taki jest nasz cel i chcemy go zrealizować. Pora zaczynać to spotkanie. Jest szansa dla Bayernu. Alonso ładnie podaje na skrzydło do Douglasa Costy-Costa. Wypatrzył Lewandowskiego. Robert Lewandowski przytrzymuje piłkę. Podaje do Lama, a ten zdobywa bramkę. Bardzo dobre uderzenie gracza Bayernu Monachium. Świetne przytrzymanie piłki przez Lewandowskiego. Wysunięcie do naszego defensywnego pomocnika, a ten perfekcyjnym strzałem umieszcza piłkę w bramce. Tutaj bardzo dobra akcja Lewandowskiego, podanie do Lama i pewne wykończenie. Bayern prowadzi na wyjeździe 1-0. I będzie rzut wolny dla Ingolstadt. Grę wznowi Lescano. Dość ryzykownie wychodzimy. Zobaczmy, Lescano centruje na pole karne, ale Drągowski spokojnie przechwytuje tą piłkę. I kolejna akcja naszych rywali. Zobaczmy, Lescano ładnie podaje do Lexa. Lex podaje do Lescano, ten jest na skrzydle, centruje, ale Drągowski bez najmniejszego problemu łapie tą piłkę. Nie był w ogóle zagrożony. I koniec spotkania, zwyciężamy 1-0. No jest zwycięstwo, ale niestety bardzo niskie, co nie wróży nam dobrze na końcówkę tego sezonu, jeśli oczywiście Hoffenheim zwyciężyło. No nie oszukujmy się, szkoda takiego niskiego zwycięstwa z tak słabą drużyną. 2 strzały złapane, no ta 7,3, no niby powinniśmy się cieszyć z tego zwycięstwa, ale cały czas to 1-0. No tak 2-3-0 to by było przekonywujące zwycięstwo, a nie takie 1-0. No Bayern oddał jeden celny strzał. Chociaż tu bym się kłócił, bo jeszcze jeden oddali w bramkę, no ale jakimś cudem statystycy EA tego nie zauważyli. Zobaczmy jeszcze oceny. Zawodnikiem spotkania Filip Lahm, strzelec bramki. Myślę, że zasłużenie. Drągowski miał 2 interwencje, Nyland 3. Bramkarze co mogli, to bronili. Chociaż nie mieli za dużo do roboty. Przejdźmy dalej. I jesteśmy już po drugim spotkaniu, zobaczmy, jak tam sytuacja w Bundeslidze. Tutaj oczywiście jest tabela z Champions League, ale nas interesuje tabela Bundesligi. Już tam zaraz będziemy. Deutscher Pokal, już jest Bundesliga, no niestety spadliśmy na drugie miejsce. Z Hoffenheim przegrywamy jedną bramką, a powiedziałbym nawet, że dwoma, bo jeśli byśmy mieli dokładnie tyle samo bramek, to oni mają więcej strzelonych, więc i tak by nas wyprzedzali. Więc musimy teraz wygrywać po, nie wiem, 3-4-0, żeby zdobyć Mistrzostwo Niemiec. Albo musimy liczyć na wpadkę Hoffenheim. Co może się niestety nie zdarzyć. W następnym materiale czeka nas jeden mecz w Lidze Mistrzów z Realem Madryt i jeden mecz w Bundeslidze z Borussią Dortmund. Bardzo wymagający rywale. No wiadomo, rewanż na Santiago Bernabeu będzie minimalnie łatwiejszy od pierwszego spotkania, bo mamy jakąś zaliczkę. A z Borussią, no co tu dużo mówić, no ciężko będzie wygrać, ale musimy to zrobić, bo jeśli nie wygramy, to już stracimy praktycznie szansę na Mistrzostwo Niemiec. A chcemy ten tytuł, no nie możemy go przegrać głupimi bramkami z Hoffenheim, chociaż jest to prawdopodobne, no bo jednak liczba strzelonych bramek jest strasznie mała w naszym wykonaniu. No mało tracimy, ale co z tego, jak mało strzelamy, no. Ogólny bilans bramkowy jest dość marny, no. No tutaj dla potwierdzenia gramy z Realem i Borussią. Nie będzie łatwo, musimy liczyć na wpadkę Hoffenheim. W innym przypadku raczej nie zdobędziemy Mistrzostwa Niemiec, ale zawsze im się wpadka może przydarzyć. Musimy do końca wierzyć w to, że możemy obronić tytuł, który zdobyliśmy w poprzednim sezonie. Więc jak coś, ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!